Serdecznie witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pani Irena Suryjak, emerytowana nauczycielka języka polskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, animatorka kultury, uhonorowana w 2018 roku przez prezydenta Krakowa odznaką Honoris Gratia. Jej działalność doceniona została również przez ministra kultury i sztuki, gdyż otrzymała honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Dzień dobry pani Ireno. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jest pani byczynianką? Jestem byczynianką i jaworznianką, bo teraz należy Byczyna do Jaworzna i w związku z tym jestem rodowitą jaworznianką. Ale mieszka pani w Krakowie. Mieszkam w Krakowie. I proszę państwa, pani Irena całe swoje zawodowe życie, ale i również swoją pracę społeczną związała właśnie z Krakowem. Obecnie działa pani w Małopolskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury. Tam realizuje swoje talenty malarskie. Ale i współpracuje pani także ze STK w Jaworznie. Widzę, że przyniosła pani jeden obraz. To jest właśnie obraz zatytułowany Kapliczka Langiewicza. To jest związane, namalowany obraz na potrzeby ilustracji do tej książki pod tytułem Okruchy dziedzictwa. A słyszałam, że ma pani bogatą kolekcję obrazów. Są to pejzaże, konie. Jak to wygląda, pani malarstwo? Ikony pani ostatnio też zaczęła malować. Głównie maluję portrety przyjaciół, dzieci. No, po prostu jak się zachwycę jakąś postacią albo układem kompozycyjnym, wtedy maluję obraz, maluję portret. Ale namalowałam tych obrazów ponad 200. Początkowo malowałam obrazy farbą olejną, a potem akrylami, a teraz maluję ikony. Pani Irena pisze również opowiadania, bajki. Znana jest pani także z przygotowywania scenariuszy realizowanych w Teatrze Lektur Szkolnych. Które po prostu założyłam w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, gdy przeszłam właśnie do pracy w Domu Kultury. I były to programy przede wszystkim zorganizowane dla młodzieży szkolnej. Były to lektury dla klas od 5 do 8, a nawet dla klas licealnych. Czasami jeździliśmy z tymi lekturami, z tymi spektaklami po całej Polsce. A potem przeszłam na emeryturę i pracowałam jako w Jamie Michalika jako organizator kabaretu Zielony Balonik. Wśród jaworznian znana jest pani Irena właściwie z 3 ostatnich książek. To tutaj te książki mamy, Szeptunka oraz Córka Mordercy. Natomiast Krymina. Taką książkę, która pani Ireno już wpisała się w dyskusję wśród jaworznian, jest książka Okruchy dziedzictwa. Proszę państwa, ta książka jest o Byczynie, realia historyczne oparte na faktach, o tym, co się tutaj dzieje. Mają bohaterów z nazwiskami mieszkańców Byczyny. Śledzimy tutaj losy Jędrzeja Nowaka, syna Babszka z Byczyny, który znalazł się z czasem jako parobek u Macieja Zięby. Maciej Zięba w Jaworznie właśnie, na Pańskiej Górze, przez protekcję księdza właśnie do niego trafił. Nazwiska są autentyczne. Ja, proszę państwa, po przeczytaniu tej książki zaczęłam grzebać w swoich archiwach. Jeżeli w książce przedstawiona jest postać Apolinarego Chorwata, to znalazłam taki dokument z 1870 roku. Zobaczcie, jeszcze moich pradziadków. I tutaj jest właśnie podpis tego notariusza. W pani książce ten notariusz jest pięknie pokazany jako człowiek bardzo odważny, który pomaga adiutantowi generała Nullo. Proszę o powiedzieć. Ten właśnie adiutant nazywał się Elio Marchetti, został bardzo ciężko ranny i właśnie przejeżdżali przez Byczynę i właśnie zatrzymali się pod tą kapliczką, żeby podziękować za ocalenie. Niestety Elia Marchetti był bardzo ranny. Zrobili mu, mieszkańcy Byczyny zrobili mu noszę, bo właściwie to go nieśli na takich tragach. I w związku z tym, żeby po prostu ulżyć mu w bólu i w cierpieniu. Dostał się do Chrzanowa, no ale żona właśnie tego prawnika, pana Chorwata, przyjęła tego adiutanta u siebie w domu, w mieszkaniu, zorganizowała pomoc lekarską. No niestety nie dało się już go uratować i umarł. No i pogrzeb odbył się w Szanowie w bardzo uroczysty sposób. Byli tam i Żydzi, i katolicy, i wszyscy wielcy notable miasta Chrzanowa. I co na uwagę zasługuje, był pochód 60 dziewcząt ubranych na biało. No, jestem po prostu sama wzruszona tym, jak właśnie Włosi dziękowali, że tak potrafią uczcić. Pani Ireno, kiedy czytałam tą książkę, bardzo interesowały mnie wątki, które przedstawiała Pani, pokazując różne postacie. Mnóstwo nazwisk, przecież Pani sama jest z rodziny Koziarza, z rodziny, prawda, Lesiów. I proszę mi powiedzieć, skąd Pani czerpała wiedzę do tej książki? Czy to były tylko materiały archiwalne, czy też to, co Pani miała w sobie zasłyszane w dzieciństwie, właśnie tu wśród mieszkańców? A może też jeszcze literatura, która wzbogacała różne historie. Proszę powiedzieć, jak się Pani do tej książki przygotowywała? Może pokażę jeden z dokumentów oryginalnych. Właściwie to ten dokument powinien się znaleźć w Muzeum Miasta Jaworzna, bo to jest z roku 1946, kiedy jeden z Ziębów, pan Władysław, był aresztowany, przebywał na więzieniu na Montelupich, tylko dlatego, że w rozmowie z sąsiadami powiedział, że wkrótce do Polski przyjdzie rząd londyński z Londynu i że komuna padnie. W związku z tym no, dostał się do więzienia i tu jest właśnie, ale niestety nie udowodniono mu tej winy i został zwolniony, ale przebywał właśnie w ziemi, ale to były takie czasy. Pani książka to właśnie 100 lat, 1846-1946. Spotkałam tam znakomite nazwisko pani Marii Leś, czy Marianny Leś, bo to tak wtedy jeszcze tak, wszystkie się nazywały Marianny, z domu Ksiączyk. Ale... była akuszerką, ambitną dziewczyną. Jeszcze słyszałam od doktora Wonera, że jest w Byczynie ktoś, kto jest świetny. Czy Pani zebrała wiadomości o Pani Marii Leś? Jak to jest? Ja spotykałam się nieraz z Panią Marią Leś i ona mi opowiadała, że bardzo zależało jej na tym, żeby skończyć szkołę, bo właśnie wyjście z biedy widziała poprzez naukę. No i jak skończyła szkołę położną, nie miała łatwego życia, ponieważ kobiety były zacofane. Jeżeli chodzi o pod względem higieny i w ogóle samodzielności, samodzielnego podejścia do życia, no więc właściwie dopiero taki ciężki przypadek, że młoda kobieta zmarła przy porodzie, kobiety po prostu przekonały się, że lepiej jest sięgać porady do wykształconej akuszerki Marii Lesiowej. No i niestety zdarzył się taki wypadek z doktorem Wonerem, bo jedna z kobiet, kiedy rodziła, miała miała kłopoty z układem kostnym i po prostu nie była w stanie urodzić się siłami natury. I przyjechał doktor Woner i powiedział, że nie ma pani akuszerka racji, bo ona nie widzi tu żadnych problemów, powinna urodzić siłami natury. No niestety Maria się... Aha, a jeszcze Marii powiedział tak, żeby lepiej porzuciła zawód akuszerki i zajmowała się pasieniem gęsi, a nie... Czyli podważył jej kompetencje, jej umiejętności. No. To ją bardzo zdenerwowało i ona pojechała do Chrzanowa, na własny koszt zawiozła pacjentkę i tam ona urodziła cesarskim sposobem cesarskiego cięcia. Czyli było konieczne, tak, prawda? Oczywiście. Doktor Bonor no i wtedy się, tak, oczywiście, stali się przyjaciółmi i nawet oni bardzo cenił. A jeszcze pamiętam, jak opowiadała mi, jak była młoda, małą dziewczynką, i jej mieszkali niedaleko szkoły. Ona po prostu, matka jej nie pozwalała chodzić do szkoły. Ona przeskakiwała przez płot i trafiała do klasy szkolnej, ale uczyła się bardzo dobrze, więc wszelkie zaległości potrafiła na czas wyrównać. I kobiety się, sąsiadki się dziwiły, jak to się dzieje, że jej córka, że jej matka nie płaci mandatów, bo nie posyła córki do szkoły. Wtedy się dopiero okazało, że Marysia niestety chodzi do tej szkoły. Niestety chodzi do szkoły. No. Pani Ireno, oczywiście pani książka, która doprowadza bohaterów aż do 1946 roku, nie pomija II wojny światowej. Byczynianie poszli na front. Ciekawe postacie, chociaż dwie tutaj wymienię. Jan Głodek. Jan Głodek to miał specyficzne koleje losów. Przede wszystkim po kampanii wrześniowej, po klęsce kampanii wrześniowej dostał się do niewoli radzieckiej, aż trafił na Wołyń. W bardzo ciężkich warunkach tam przebywał, no ale niestety, no właściwie to nie niestety, ale na szczęście Stalin pod wpływem, w czasie rozmowy z Churchillem uzgodnili, że trzeba po prostu ogłosić amnestię i stworzyć armię polską, która by walczyła z Niemcami, bo Niemcy w 1941 roku napadli na Związek Radziecki. W związku z tym utworzona została z żołnierzy polskich armia Andersa. I czyli przeszedł ten cały szlak, tak, prawda? Szlak do Iranu. Persja, Egipt, Palestyna. Tobruk, Cyranejka, a potem kampania włoska. I Monte Cassino. Monte Cassino. Ja już troszkę panią ratuję, bo widzę, że głosy szwankuje. No właśnie, to jest choroba zawodowa. Jeszcze zapytam o drugie nazwisko. Kazimierz Michalik, to jaworznicka, chyba z kilku pokoleń rodzina. Był to człowiek, który jako trzeci w Byczynie zdobył maturę. Tak, ale jeszcze skończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dziedzinie chemii. Pracował w Galicji jako naukowiec, potem dostał się do rezerwy jako kanonier, a następnie, kiedy wybuchła w 1939 roku wojna, także brał udział w kampanii wrześniowej, a po klęsce został jak inni żołnierze ewakuowani najpierw do Rumunii, potem na Węgry, do Francji, która zaczęła kolaborować z Niemcami, więc uciekli stamtąd. No i ewakuowano ich również na wschód i brali udział w kampanii afrykańskiej. Potem jest czyli kampania... Czyli walczył też pod Monte Cassino. Tak, pod Monte Cassino. No i potem zostali przegrupowani i przewiezieni do Anglii i tam. I tam został na emigracji. Tak, miał wyższe wykształcenie, pracował w przemyśle chemicznym, doskonale zarabiał, kupił sobie w Cambridge dom, napisał kilka podręczników z zakresu chemii. Wspomagał przede wszystkim Polaków będących na emigracji. I pracował na uniwersytecie w Cambridge, tak? Tak. Do Byczyny kiedyś przyjechał, odwiedził swoich rodziców? Nie, nigdy nie przyjechał, ponieważ nie miał czasu, ale swojego kuzyna Czopika wysyłał ze strony jego matki i wysyłał do swojego ojca, który ogromnie jego ojciec cierpiał, bo chciał po prostu rozmawiać z swoim synem. No, niestety nigdy nie miał na to czasu, żeby po prostu odwiedzić Polskę. Ale został w Byczynie Władysław Wilczek. To też przecież ciekawa postać. Pani poświęca mu parę stronic i pokazuje perypetie w czasie okupacji i powojenne już sprawy, kiedy to uciekał na ziemię wyzwolone. Jak to było z Władysławem Wilczkiem? No, Władysław Wilczek to był dusza człowieka i wszystkim pomagał jak tylko mógł. Często narażał się na donosy, to za czasów jeszcze okupacji niemieckiej, bo w piwnicy trzymał partyzantów, a na górze rozmawiał, poił alkoholem Volksdeutschów chrzanowskich. W związku z tym zyskiwał wiele cennych informacji i po prostu informował ludzi, żeby po prostu ostrzec partyzantów. Ostrzegał po prostu wszystkich, żeby nie dostali się do obozu koncentracyjnego. Potem założył ten pracował, był takim prezesem straży, Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie i zorganizował zespoły muzyczne, także zakupił całą masę instrumentów i teraz wielu ludzi odkryło w sobie talenty muzyczne dzięki właśnie tej jego działalności. Kiedy się czyta Pani książkę, spotykam różne wyrazy, które właściwie dla młodych pokoleń będą trudne do odgadnięcia. Co to były jakieś smażone pampuchy? Co to było? Pampuchy, no to po prostu były placki takie robione na oleju, na mleku, jajkach, mące. Dzisiaj to moglibyśmy powiedzieć, jak rosyjskie bliny. No i ludziom bardzo smakowały. A poza tym no, są też tam, piszę gwarą, w dialogach jest słownictwo gwarowe. Pani Ireno, a co to jest tygiździe? To jest właśnie, bo to jest gwara krakowsko-śląska. Pomieszane, ponieważ Byczyna należała raz do Krakowa, raz do Katowic, w związku z tym, no jak razem z tym miastem Jaworzno, prawda? I używano takiego słowa. I słowo giździe to jest charakterystyczne dla gwary śląskiej. Bardzo często nawet obecnie jeszcze w Katowicach można usłyszeć takiego słowa, ty giździe, ty pieronie, czy coś takiego, no. A co to jest ten straszny basior, który tutaj występuje? Basior? Ten wilk taki. No bo to jest... Ten wilczy dół, prawda? Tam właśnie. Ten basior przychodził sobie kiedyś, w Jaworznie to było, w pobliżu Pańskiej Góry, przychodził sobie i się zakradał do chlewików, żeby porwać jakieś kury, gęsi czy owieczki. Ale pewnego razu ten, jak się zbliżał do jednej z chaty komornicy, która miała tylko jedną kozę, a koza to jest takie zwierzę, że jeszcze basior był pod lasem, a ona już wrzeszczała i wołała o ratunek. No więc zbudziła wszystkich mieszkańców, zaczęli go przeganiać, no i niestety na kilka razy oni przegrywali zawsze, bo basior zawsze był cwany, sprytny i uciekał. No i ludzie postanowili wykopać wielki dół i w tym dole, że przykryć gałęziami drzew, żeby po prostu on wpadł w tę pułapkę. Tak. Niestety ominął to wszystko, a właściwie to już wiosna nadeszła i basior się nigdy nie pokazał, ale dół został. Z czego się on wziął? Ponieważ jak odkopali ziemię na głębokości pół metra, to odkryli czarną skałę, czyli był to węgiel. No ale niestety szybko się niedługo się cieszyli tym faktem, ponieważ złoże się wyczerpało, a dół pozostał. No i zdarzały się różne nieszczęścia, wpadały psy. Tutaj właśnie takie wątki są. Tak. Pani Ireno, ja jeszcze chciałam zapytać. Pamiętam, w domach starych znajdowały się makietki z różnymi napisami. Na przykład nie mów nikomu, co się dzieje w twoim domu. Albo u pani jest taka makietka podpisana dobra gospodyni, dobra w kuchni czyni. Czy pani te hasła brała z makietek autentycznych, czy tak pani je sama wymyślała? Jak to powstawało? Oczywiście znałam, bo ten zwyczaj przeszedł także i do moich czasów, powojennych czasów, gdzie na początku nie wisiały obrazy w chatach wiejskich, tylko wisiały wyszywane makatki przez gospodynię. I takich makatek zawsze pod tymi na tych makatkach były różne napisy, oprócz oczywiście różnych przedmiotów związanych z wyposażeniem kuchni. Pani książka zawiera również takie elementy związane z wychowaniem, że nie można patrzeć na świat i analizować sprawy czarne, białe. Bardzo mądre są tutaj właśnie takie podsumowania dotyczące wychowania, a zatem nie należy spuścić psa z łańcucha, jeżeli nie zacznie się go pilnować, bo wtedy to nieszczęście go spotkało, wpadł do wilczego dołu. Ale są również takie powiedzenia, które właściwie już bym ich nie lansowała, ale wynikają one z konfliktu z nadleśniczym. Jednym słowem, trzeba pić, żeby żyć. Kiedy chłopi wchodzą w konflikt, bo kradną czy tam drzewo, czy mają jakieś procesy sądowe. Ale jest przecież taka Kuźmina. Kuźmina zadziwia się nad światem, bo mówi, że lata lecą, świat idzie naprzód, a pijaństwo wciąż jest w modzie. Czy ta zaraza nigdy się nie skończy? Pyta w pani książce. Tak. Bardzo ciekawe wydają mi się tu różne właśnie historyjki zasłyszane w pani dzieciństwie, a tutaj utrwalone, powiedziałabym, na zawsze. Ponieważ ja rozmawiałam, przez pół roku zbierałam informacje z rozmów z najstarszymi mieszkańcami Byczyny i oni opowiadali swoje różne przeżycia, nie tylko udziały w wojnie, czy w powstaniu kościuszkowskim, czy w jeszcze jakimś innym, tylko czy w czasie Konfederacji Barskiej, ale opowiadali o swoich przeżyciach, takich nawet czasami intymnych, rodzinnych i zawsze to kojarzyli właśnie z wydarzeniami, które działy się w całej Polsce. A również kiedy patrzymy na to zdjęcie, tu dziewczyny z Byczyny, proszę Państwa, stoją przed fabryką bata. A przecież ta fabryka mogła być w Byczynie. Producenci dali szansę naszej Byczynie. Dlaczego nie powstała? No to dowiedziałam się o tym od mojego dziadka, który opowiadał mi, jak szliśmy właśnie ulicą Kaczeńców i mówił, że kiedyś tu miały przy stacji kolejowej, bo to bardzo dobre były warunki, były łąki, na których wypasały się przede wszystkim konie i krowy. No i były jeszcze ta infrastruktura kolejowa, która mogłaby dla zbytu i dla zatrudnienia pracowników tej kopalni. Przyjechali i byli pewni, że wszystko załatwią. No niestety młodzi ludzie się bardzo ucieszyli, ale niestety no, starsi powiedzieli, że dla nich ważniejsze, warte są dla nich łąki przy kolei, aniżeli jakaś tam fabryka butów. W związku z tym, no niestety, musiała być całkowita zgoda z jednej strony i z drugiej. Młodzi jednogłośnie podjęta decyzja Rady Byczyńskiej. Młodzi się zgadzali, ale starsi nie i problem po prostu został. Po prostu nie chcieli przemysłu w swojej wiosce. Proszę Państwa, ta książka Okruchy dziedzictwa jest egzemplarzem roboczym. Pani wydała to za własne pieniądze. Proszę powiedzieć, ile egzemplarzy, dla kogo i jakie ma Pani plany wobec tej książki? Ja zwykle piszę z potrzeby, z wewnętrznej potrzeby i nie myślę o tym, żeby, zresztą nie mam głowy do handlu ani do takich rzeczy, tylko do zarabiania pieniędzy, tylko piszę, bo muszę. No i w związku z tym piszę to dla przyjaciół, oni czytają. Ja zwykle drukuję sobie 5-10 książek i rozdaje Czyli prezencie. Tej książki nie znajdziemy w żadnej bibliotece, nie. Jest ona w takim obiegu prywatnym. Proszę Państwa, jeżeli by ten egzemplarz roboczy przeczytać dokładnie jeszcze raz, trochę zaadiustować, wie Pani, poskracać niektóre zdania, bo rozumiem, że Pani serce w to wsadziła, tak. Poprosić o recenzję i wtedy wydać w profesjonalnym wydawnictwie. To jest szansa dla książki, szansa dla Byczyny, dla utrwalenia tego, o czym dzisiaj tutaj z Panią rozmawiałam. Dziękuję bardzo.